Prokop nie wytrzymał, tak zwrócił się do hejterów młodego chłopca. Marcin Prokop w polskim showbiznesie jest od lat. W tym czasie nabył ważną i niezwykle potrzebną w dzisiejszych czasach umiejętność radzenia sobie z hejtem. Dziennikarz wie, że nie dla wszystkich jest to tak oczywiste, jak dla niego. Prokop, zwracając się do hejterów, przypomniał przykład zwycięzcy programu Mam Talent. Zwycięzca poprzedniej edycji Mam Talent zmierzył się z ogromnym hejtem. Przypomnijmy, że poprzednią edycję programu Mam Talent wygrał młody chłopak z małej miejscowości, którego ogromną pasją jest rap. Nic nie mówiąc swojej mamie, Bartek zdecydował się wziąć udział w programie. Chłopak niesamowicie cieszył się z wygranej, jednak do czasu. W sieci wylał się na niego niesamowity hejt. Bartek i jego mama musieli zmierzyć się z bezlitosnymi komentarzami pod swoim adresem. Było to dla nich trudne, bowiem do tej pory nigdy nie doświadczyli czegoś takiego na tak niewyobrażalną skalę. Marcin Prokop, mówiąc o hejcie, stanął w obronie Bartka. Marcin Prokop, który w poprzedniej edycji Mam Talent zasiadał w jury, miał okazję świetnie poznać Bartka. Dziennikarz przyznał, że to zdolny chłopak, który nic złego nikomu nie zrobił, a hejt, z którym musiał się zmierzyć, znacznie odebrał mu radość z wygranej w show. Ludzie, którzy krytykują negatywnie w internecie, to bezrobotne Karyny, które mają za dużo czasu. Zaczął swoją wypowiedź Marcin Prokop. Później było tylko ostrzej. Następnie dziennikarz przywołał przykład zwycięzcy Mam Talent, który właśnie z takim zjawiskiem musiał się zmierzyć. Marcin Prokop przypomniał, że to samo polskie społeczeństwo, które na niego głosowało, potem nie miało dla niego litości. Internauci zabrali głos pod wywiadem Marcina Prokopa. Pod fragmentem wspomnianego wywiadu z Marcinem Prokopem internauci zabrali głos. W ich wpisach możemy przeczytać: Ma pan rację, hejt powinien być karalny. Robią to ludzie z niskim poczuciem wartości. Racja, panie Marcinie, zgadzam się z każdym słowem. To jest domena polskiego narodu zazdrościć wszystkiego każdemu, nic nowego niestety. Hejt internetowy to bardzo niebezpieczne zjawisko. Nie tylko ma charakter poniżający i jest formą agresji słownej. Skutki takiego działania mogą przyczynić się nawet do czyjejś śmierci, gdy osoba dotknięta hejtem nie potrafi sobie z tym poradzić. Wiele fundacji i celebrytów podejmuje działania, aby zmniejszyć skalę problemu, jakim jest hejt w sieci. Z inicjatywą wychodzi na przykład Państwowy Instytut Badawczy NASK, który prowadzi w tym zakresie kampanie edukacyjno-informacyjne.